to się zdarzało wam, że jakaś wasza koleżanka kochała się w nauczycielu? Śmiało. Myślę, że zauroczenia, to możecie fikcyjne imiona podać. Może, no mi osobiście nigdy się nie przydarzyła taka sytuacja, że faktycznie doszło do związku i że to trwało, chyba że o tym nie wiem. Ale na pewno jakieś zauroczenia były i to było nawet często, mogłabym powiedzieć, że to była taka fascynacja, że to jest jakiś... częściej paradoksalnie właśnie nie dziewczyn do nauczyciela, tylko chłopców raczej do nauczycielki. Kochani nauczycielki? Tak. Widzisz, źle zadresowałeś pytanie, Piotrze, trzeba było chłopaków zapytać. Nie, właśnie odwrotnie. No to panowie, tak? O, tu reakcja sugeruje, że coś jest na rzeczy może. Że jakiś kolega, tak? Tak, że kolega. Tak. Że szwagier. Tak. Szwagier tam, kolega szwagra. Czyli jednak rozumiem, że twórcy serialu nie odbiegli tak daleko od rzeczywistości, od życia, prawda? Czyli to pod powierzchnią to samo życie, jednym słowem. Słuchajcie, wy jesteście bardzo młodzi, wchodzicie w zawód, no ale tak naprawdę szkoła, skończyliście albo po prostu gdzieś ta szkoła jeszcze jest cały czas w was. Czy to wejście tutaj w tych bohaterów pod powierzchnią było dla was trudne? Czy tak naprawdę jeszcze po prostu byliście tam tak niedawno, że cały czas jeszcze się nimi czujecie, że nie musicie za bardzo odgrywać jakiejś roli? To jest chyba trochę tak, że faktycznie jeszcze troszeczkę się czujemy, aczkolwiek te kilka lat szkoły dużo zmienia, ale wydaje mi się, że tak, że jakoś tak miło było wejść w te mury jeszcze raz. I myślę, że przynajmniej ja na pewno zdecydowanie usiadłam w ławce i stwierdziłam, że tak, to jest jeszcze ten czas. Ale to prawdziwy czas? To rzeczywiście tak jest, jak było? I ten serial o tym opowiada? Bo muszę ci powiedzieć, przepraszam, że tak ci przerwę, ale poruszyliśmy wątek Marysi Kowalskiej, której z nami tutaj dzisiaj nie ma. I ona rzeczywiście to, w jaki sposób traktuje swojego ojca, no mnie otwiera oczy na to, co mnie być może czeka za czas jakiś w przypadku moich dzieci. I zastanawiam się, no właśnie, czy to tak naprawdę jest. Jak wy na to patrzycie? Czy myślicie, nie, no za moich czasów to nie do pomyślenia, co tam młodzież robi? Na pewno. Myślę, że tak dobrze się nie pamięta, jeżeli to można nazwać tak dla mnie błahostkowo okresem buntu, czy jakiejś takiej po prostu niezgody względem rodziców, ale mam wrażenie, że ten etap następuje zawsze. On jest bardzo różny. Oczywiście inaczej pamiętamy go my, a inaczej pamiętają go nasi rodzice, ale przy okazji właściwie tego serialu tak właśnie oglądałam i tak mówiłam, nie, no przecież ja nie byłam taka wredna. Z waszego punktu widzenia to nie był bunt, tylko dochodzenie do życiowej mądrości. Oczywiście niezgoda przede wszystkim na te wszystkie rzeczy. To jest najbardziej niesamowite, to mam taką refleksję, że jak byłam w liceum, to absolutnie wydawało mi się, że jestem dorosła. I że wszystko robię, wiesz, jest absolutnie dorosłe i wszystko wiem, jestem dojrzała. Natomiast dopiero studia zweryfikowały, że tak naprawdę ta droga jeszcze teraz jest bardzo, bardzo, bardzo daleko. A powiem ci, im człowiek dłużej żyje, im starszy, tym bardziej czuje, że nic nie wie, więc ile jeszcze przed sobą. To jeszcze Damian, powiedz, jak ty się odnajdujesz na planie, bo to też ciekawe, gracie z fantastycznymi aktorami, z genialnym reżyserem, genialnym operatorem. Jakie to doświadczenie dla młodego aktora? No super, super. W sensie to jest... mam wrażenie, że nie mogłem sobie wymarzyć lepszego jakiegoś takiego debiutu. No właśnie, ekranowego debiutu, prawda? Naprawdę na planie było tak bardzo, bardzo ciepło i no mogłem się dobrze poczuć. Nie było czegoś takiego, że gdzieś tam ktoś jest pomijany, coś, bo to mimo wszystko gramy jakiś drugi plan. Ale wszystko było tak jak najlepiej. No.